Proszę Państwa, jest mi bardzo miło powitać naszego gościa, Marcina Blachę. Myślę, że większości Państwa jest to osoba znana, ale dla porządku, Marcin Blacha jest związany z grami, z tworzeniem gier. No, lekko licząc 20 lat, przez kilkanaście lat związany z CD Projekt Red, a więc jest osobą odpowiedzialną za Wiedźmina 1, Wiedźmina 2, główna osoba odpowiedzialna za scenariusz do Wiedźmina 3, za fantastyczne dodatki do Wiedźmina 3, no i za Cyberpunka również. Marcinie, bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Ciekawa jestem bardzo Twojego wykładu, więc nie będę przedłużać tego momentu i zabierać Ci czasu. Bardzo proszę, oddaję Ci głos. Cześć, mam nadzieję, że mnie słychać. Słychać, Słychać. prawda? No to super. Dziękuję za śliczne przywitanie, za piękne przedstawienie mnie. Tak, rzeczywiście, no trochę lat w branży gier spędziłem. Za te wszystkie projekty, które Gosia wymieniła, nie byłem odpowiedzialny, no ale w każdym przynajmniej tam maczałem w jakimś stopniu palce. I ponieważ nagromadziło mi się tego doświadczenia troszkę, to chciałem Was, jak rozumiem, przepraszam, Państwa, jak rozumiem, ludzi, którzy rozważają karierę projektanta gier komputerowych, chciałem w jakiś sposób zachęcić do tego, żeby rzeczywiście tego spróbować. I żeby spróbować jednego z rodzajów kariery projektanta gier komputerowych, a mianowicie, żeby zostać scenarzystą. I to brzmi tak troszeczkę dziwnie, prawda? Bo w języku angielskim mówi się writer i raczej o scenarzystach myśli się w kategoriach tych ludzi, że to są ci sami ludzie, którzy piszą książki. Trochę tak jest. Miałem okazję współpracować z wieloma znakomitymi autorami książek, którzy równocześnie byli autorami gier komputerowych, ale z drugiej strony bycie scenarzystą gier komputerowych bardzo, bardzo różni się od bycia pisarzem książki. Troszeczkę chcę o tym opowiedzieć i chciałbym, zachęcając przy okazji, opowiedzieć, na czym w zasadzie polega ten zawód, o co chodzi w tej funkcji. I najprościej chyba będzie zacząć od tego, że scenarzysta gier, tak jak mówi tytuł tej mojej dzisiejszej zachęty, to jest ktoś, kto projektuje emocje. I co to w ogóle znaczy? Dlaczego akurat emocje? Dlaczego nie lepiej powiedzieć, że projektuje historię? No bo suma summarum, tak ostatecznie, historia opowiadana przez grę komputerową jest jednym ze sposobów wpływania na gracza, tak samo jak jest nią na przykład gameplay. I to, na czym tak naprawdę nam zależy, to jest to, żeby po prostu dobrze bawić. Chcemy graczom przekazać pewnego rodzaju emocje i przez to, że opanowujemy jakiś warsztat, że posługujemy się jakimiś sztuczkami, że stosujemy naszą sztukę i układamy rzeczy we właściwym porządku, udaje nam się zabawić gracza, czyli spełniamy tę obietnicę, że jeżeli gracz zapłaci w sklepie tam jakąś sumę, weźmie grę do domu, odpali ją u siebie na konsoli, to będzie zabawiony. Czy wszystkie gry komputerowe bawią? Oczywiście nie wszystkie, ale większość. W większości przyjęło się, że gry komputerowe mają za zadanie dostarczyć rozrywki. Nie ma w tym, broń Boże, nic złego. To nie uważam, żeby to było pejoratywne, że gry komputerowe są czymś, co przede wszystkim bawi. Zabawianie ludzi to jest naprawdę bardzo szlachetne zajęcie i to między innymi robi właśnie scenarzysta gier komputerowych. Gracze chcą się bawić, chcą przeżywać emocje, no i właśnie my się zajmujemy tym, żeby im dostarczyć właśnie te emocje. I czy gry potrzebują scenariusza?
żeby dostarczać emocji. Oczywiście nie potrzebują. Jest bardzo dużo gier, które świetnie sobie radzą bez scenariusza, bez fabuły i one dostarczają emocji. Moim ulubionym rodzajem emocji w grach jest ten rodzaj emocji, który polega na wyczekiwaniu na wyłonienie się nowego stanu. Jest moment wyczekiwania, za chwilę gra prezentuje nam coś nowego i my możemy zweryfikować nasze oczekiwania, patrzymy, jak się mają nasze oczekiwania do rzeczywistości. Objawia się nam jakiś nowy stan, jakiś nowy układ i wtedy opanowują nas jakieś emocje, na przykład zaskoczenie, albo rozczarowanie, albo radość. I ten rodzaj emocji na przykład dostarczany jest przez gry roguelike. Za każdym razem, gdy wchodzimy do jakiegoś nowego pomieszczenia, do jakiejś nowej komnaty, mamy ten taki dreszczyk emocji, tak jakby co nowego tam się pojawi. Czy tam będzie na przykład ta jedna szansa na milion, że ten magiczny trójząb się wyspawnuje, który nam jest akurat potrzebny. Czy trafimy na przykład, jak podczas moich sesji Adom, do levelu całkowicie zalanego przez wodę, kiedy my nie potrafimy pływać, a może będzie na odwrót, może na przykład sklep będzie na tym levelu. To są emocje, prawda? I to są emocje, które dostarcza nam maszyna zaprogramowana w pewnym sensie przez scenarzystę, no bo przez programistę. Programista ze scenarzystą też mają to wspólnego, że układają rzeczy we właściwym porządku. No ale żadnego scenariusza, historia, która wyłania się podczas naszej wędrówki, ona jest efektem interakcji gracza z maszyną i odpowiedzi maszyny na akcję gracza. Jeszcze z prostsze gry, na przykład, nie wiem, Arkanoid, one też dostarczają emocji. Tam jest nadzieja na wygraną, jest smutek porażki, jest radość ze zwycięstwa. Też scenarzysta nie jest do niczego potrzebny. Potrzebny jest level designer, który zaprojektuje levele w taki sposób, aby one były emocjonalne, żeby ta proporcja pomiędzy wygraną a porażką była odpowiednia, żeby gra nie była ani za łatwa, ani za trudna. Można bez scenarzysty. No to dlaczego w takim razie gry komputerowe potrzebują scenarzystów? Dzieje się tak dlatego, ponieważ czasami gra komputerowa nie zadowala się przedstawieniem takich prostych emocji, takich, które właśnie da się osiągnąć przez interakcję gracza i maszyny. Chcemy obudzić emocje wyższego rzędu, albo takie troszeczkę bardziej skomplikowane, albo chcemy obudzić je w graczu we właściwej kolejności, bo wiemy, że taka kolejność gwarantuje, że on będzie zadowolony. Skąd to wiemy? Zazwyczaj stąd, że inne media, jeszcze przed grami komputerowymi, odkryły tę sztukę i wiedzą, że na przykład za pomocą odpowiednio napisanego paragrafu tekstu można doprowadzić kogoś do łez. Albo że za pomocą nakręcenia sceny rzucania się tortami można kogoś rozweselić i znowu doprowadzić do łez, ale tym razem ze śmiechu. Także gry komputerowe, które są bardzo młodym medium, odkryły, że mogą inkorporować opowiadanie historii jako jeden z ze sposobów na dostarczanie rozrywki. No i z tego powodu potrzebowały scenarzystów, którzy po pierwsze wiedzą, jak to się robi na przykład w książkach, albo w filmie, albo w serialu, a po drugie wiedzą, na czym polega różnica pomiędzy mediami. To znaczy, dlaczego w grze jedne rzeczy się nie sprawdzą, inne się sprawdzą bardziej i jak historię taką albo inną, przełożyć na język tego nowego medium, czyli na język gry komputerowej. Co jest w tym takiego właśnie interesującego? Dlaczego to jest fajne? Dlaczego warto być scenarzystą akurat gier komputerowych? Każde medium ma swoje wady i zalety. I bardzo dobrze to widać w przypadku wszystkich dzieł, które zostały na przykład zekranizowane,
na podstawie komiksu, a oprócz tego jeszcze istnieje gra komputerowa. Albo tam dowolny inny wariant. Pierwsza rzecz, która pewnie przychodzi mi na przykład do głowy, to jest Scott Pilgrim, prawda? Gdzie tam pierwszy był komiks, była gra komputerowa, był film i wszystkie one opowiadają historię z udziałem tych samych bohaterów, ale każdy robi to w troszeczkę inny sposób i każdy wykorzystuje siły z medium, albo nawet wręcz czasami swojego gatunku w obrębie swojego medium, po to, żeby w inny sposób przedstawić historię, żeby w inny sposób przedstawić bohaterów, ale żeby ostatecznie dać graczom emocje. Bo wszystko się sprowadza dokładnie do tego. Na przykład w grę komputerową Scott Pilgrim można grać w kilka osób i wówczas gracze wcielają się w przyjaciół tego tytułowego bohatera. I to jest takie bardzo fajne mordobicie. Nie jest to zbytnio skomplikowane, nie ma tam jakiejś super historii. Ta historia jest oczywiście dużo bardziej pozbawiona niuansów niż na przykład w przypadku komiksu czy chociażby nawet filmu, ale mimo wszystko gracze na końcu są usatysfakcjonowani, ponieważ dostali oprócz tego zastrzyku adrenaliny, który towarzyszy mordobiciu, również możliwość kooperacji. Mogli wspólnie obić twarze jakimś tam pikselowym przeciwnikom i dzięki temu powstaje między nimi poczucie wspólnoty, poczucie braterstwa, prawda? To jest rzecz, która trudna jest do osiągnięcia, na przykład w przypadku komiksu czy w przypadku filmu. Gry komputerowe. Gdybym miał wskazać ich największą zaletę w stosunku do innych mediów, mają możliwość zaproszenia gracza do współtworzenia opowieści. Czyli ja jako scenarzysta gry komputerowej, to co robię, to układam w grze komputerowej wydarzenia w taki sposób, żeby zaprosić gracza do współtworzenia historii, powiedzieć mu: spójrz, witaj, to jest taka gra, tutaj wcielasz się w taką postać, możesz robić takie i takie rzeczy, do dyspozycji masz takie i takie możliwości, a teraz w zależności od tego, na co masz ochotę, w jakim jesteś nastroju, z jakiej strony świata pochodzisz, albo czy akurat masz kaprys, czy nie masz kaprysu, możesz poprowadzić tę historię w taki albo inny sposób. Czyli gry pozwalają graczowi współtworzyć emocje i czynią gracza reżyserem. Natomiast scenarzysta jest tym takim usłużnym kumplem, który podsuwa mu możliwości i próbuje odgadnąć, co ten reżyser będzie chciał wykreować w swoim dziele, którym jest rozgrywka, prawda? Granie w grę. Zatem my, jako scenarzyści gry, mamy za zadanie dostarczyć graczowi pewnych środków do rozegrania jego własnej historii. I robimy to na różne sposoby. Robimy to w taki sposób, żeby w niektórych momentach oszukać gracza, to znaczy przeprowadzić go przez jakiś taki korytarzowy kawałek, gdzie on tak naprawdę nie za bardzo będzie mógł wiele zmienić, ale chcemy go na przykład wówczas odpowiednio nastroić, chcemy przekazać mu jakieś treści, chcemy wywołać w nim jakieś określone emocje. Chwilkę później dajemy mu dyspozycji jakiś wybór, albo wypuszczamy go z domu na ulicę i mówimy: no to w zasadzie teraz idź gdzie chcesz, i w zależności od tego, jak my nastroiliśmy, to ciesz się tą zabawą. Być może akurat będzie leciał jakiś fajny kawałek muzyczny w soundtracku, to dodatkowo te twoje emocje, którymi się w tym momencie kierujesz, będą w jakiś jeszcze inny sposób nastrojone. Być może teraz pójdziesz w lewo i padniesz na tę małą scenkę, którą tam dla ciebie zostawiliśmy, i ona na przykład przekieruje te emocje, które ciebie ogarnęły, w troszeczkę jeszcze innym kierunku. A jeżeli pójdziesz w prawo i tam trafisz na ten side quest, no to on w ogóle wybije cię z tego rytmu i opowie ci całkowicie innego rodzaju historię,
która każe ci zapomnieć o tym, co działo się wcześniej, ale z kolei wbije ci w troszeczkę inny nastrój. I pewnie się już orientujecie, że z tego wszystkiego, co opowiadam, wynika, że tak naprawdę my jako scenarzyści gry nie zawsze i nie do końca mamy pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w grze. I to jest kolejna różnica, która różni to medium od na przykład filmu. I na początku ten brak kontroli, ta niepewność co do tego, jak będzie się zachowywał gracz, to wydaje się być takim przekleństwem. Ale dla mnie, przynajmniej prywatnie, z biegiem czasu, to się zamieniło w takiego pewnego rodzaju taką przyjemność, bo jestem jednak pewnego rodzaju, no taka wręcz hazardowa przyjemność. Na zasadzie, czy trafnie odgadniemy intencje gracza, pisząc ten dialog i dając mu do dyspozycji taką odpowiedź albo inną odpowiedź. Czy będziemy na przykład, czy jesteśmy w stanie, pisząc ten dialog, powiedzmy we wtorkowy poranek, który jest bardzo słoneczny i słońce praży za oknem, odgadnąć, w jakim nastroju będzie gracz i jak te wcześniejsze momenty w gry nastroiły go w momencie, kiedy gra na przykład w nocy z soboty na niedzielę i jest druga nad ranem, a dyskoteka u sąsiada na przykład bębni jakimś tam mocnym elektro. Nie wiadomo, nie? Nie wiadomo, czy to zaskoczy. Nie wiadomo, czy w ogóle trafnie wbiliśmy się w to, co ten gracz sobie myśli o tych postaciach, o tych wydarzeniach. No cholera wie. Co więcej, nie wiemy, jaką drogą on tutaj doszedł. Nie wiemy, czy on wcześniej na przykład przez cały czas nie skakał, albo czy na przykład nie przyjechał tutaj stojąc na dachu samochodu, który akurat jechał, bo lubi się bawić. Nie wiemy tego, ale jedyne, co możemy robić, to ufać, że gracz kupił grę, to będzie starał się ją wykorzystać jak najlepiej i w taki sposób, jaki jemu po prostu pasuje. I jeżeli my mówimy, słuchaj, ale to jest w sumie taka gra, która jest w zasadzie smutna. Także jeżeli się nie lubisz smucić, to od razu mówimy, nie, lepiej w nią nie graj. Ale jeżeli lubisz się smucić i lubisz, jeżeli ten smutek czasem jest jakiś piękny, jeżeli emocje, które on w tobie budzi, są w zasadzie taką nawet bardziej melancholią niż smutkiem, to zapraszamy cię do grania i proszę, dajemy ci tutaj takie środki, żebyś mógł się smucić i postaraliśmy się jak najlepiej wszystko ułożyć i jak najlepiej to wszystko poskładać, że niezależnie od tego, w jaki sposób ty będziesz grał w tę grę, w jaki sposób ty dojdziesz do tych takich przełomowych momentów, to i tak będziesz zadowolony. No i jak widzicie, ten scenarzysta gier wideo, on czasami musi być też taką wróżką. Musi zdawać sobie sprawę z tego, co gracze lubią. Musi zdawać sobie sprawę z tego, że gracze są bardzo różni kulturowo, że nawet jeżeli oni lubią ten gatunek, to niekoniecznie znaczy, że każdy z nich będzie grał w to i zachowywał się w taki sam sposób. Co więcej, scenarzysta gier musi pamiętać, że gracz gra w grę na dwa sposoby. Albo przynajmniej wygodniej jest tak zakładać, i pewnego rodzaju takie uproszczenie można zrobić. Gracz po wówczas obserwuje wydarzenia. On jest wtedy podobny troszeczkę do na przykład widza w kinie, który ogląda film. I tego gracza nęcimy troszeczkę czymś innym i staramy się wywołać w nim emocje troszeczkę inaczej niż ten drugi typ gracza. Właściwie to nawet nie jest typ, ale ten drugi tryb gracza. O, tak może będzie lepiej powiedzieć. Natomiast jaki jest ten drugi tryb gracza? Ten drugi tryb gracza to jest taki tryb uczestnictwa. To jest gracz wchodzi w niego wówczas, gdy zaczyna kształtować wydarzenia. On wtedy bardziej uczestniczy w tym, co się dzieje w grze. Nie jest, wiecie, już
takim zupełnie zewnętrznym widzem, który obserwuje wydarzenia, ocenia je z punktu widzenia takiego estetycznego, jest albo zadowolony, albo nie. Gracz, który się angażuje. I ponieważ na samym początku powiedziałem, że gry wideo mają takie predyspozycje, żeby szczególnie angażować gracza, ze względu na to właśnie, że są interaktywne, że możliwe jest to współtworzenie wydarzeń w grze, no to właśnie ten gracz uczestnik, gracz, który kształtuje wydarzenia, on jest ewenementem, jeżeli chodzi o inne media. Najbliżej temu, nie wiem, może do gier paragrafowych albo do jakichś takich różnych alternatywnych form, jakichś audiowizualnych, no ale w grach komputerowych oczywiście to jest najbardziej oczywiste. I scenarzysta powinien pamiętać właśnie o tym, że jest ten gracz widz i że jest ten gracz uczestnik. I dla każdego z tych trybów gracza mieć przygotowane coś, co go będzie interesowało, co będzie w nim budziło jakieś emocje. I ponieważ to nie są dwa różne rodzaje gracza, tylko jeden gracz, który jak taki gracz Schrödingera jest w superpozycji, od czasu do czasu przechodzi z jednego trybu w drugi, to znowu wchodzi ten aspekt wróżki. I znowu nigdy do końca nie wiemy, czy akurat gracz się zaangażuje w to, czy nie, ale staramy się ze wszystkich sił dokładać starań, żeby akurat no zawsze, gdzie tylko możliwe, się mógł angażować i zawsze, gdzie tylko możliwe, mógł obserwować wydarzenia z przyjemnością, a być może nawet właśnie z jakimiś emocjami, takimi, jakie akurat zażyczyliśmy sobie, żeby tam były. W jaki sposób my podchodzimy do tych graczy? Do tego gracza, który jest widzem, najczęściej chcemy go ująć dobrze skonstruowaną historią. Natomiast tego gracza, który jest tym graczem zaangażowanym, graczem, który współtworzy historię, przede wszystkim staramy się jako scenarzyści ująć dobrze skonstruowaną sceną. Co to jest właśnie historia, co to jest scena, to za chwileczkę powiem. W każdym bądź razie te takie momenty zaangażowania, one wychodzą najlepiej tak zupełnie lokalnie, w takich chwilach. I scenarzyści gier komputerowych w ogóle zadają sobie bardzo dużo trudu, żeby do takiej jednej chwili gracza doprowadzić, żeby go z sukcesem przez nią przeprowadzić, tak żeby gracz na końcu wyszedł z niej zadowolony. Bardzo dużo przestrzeni w grach komputerowych, tej takiej przestrzeni, gdzie dzieje się historia, poświęca się w zasadzie tylko na to, żeby gracza odpowiednio ukierunkować na coś, albo przygotować na coś, albo żeby nastawić go dobrze wobec jakiejś postaci. Czyli jeszcze raz, ten gracz, obserwator, przede wszystkim chce uderzyć do niego z dobrze skonstruowaną historią, a do gracza, uczestnika z dobrze skonstruowanymi scenami. No to naturalne pytanie, co to jest dobrze skonstruowana historia? No i na to pytanie to mógłbym pewnie odpowiadać tak, nie wiem, przez cały miesiąc. I ja i tak nie wiem wszystkiego, prawda? Gdybym wiedział wszystko, to zrobiłbym najlepszą grę na świecie i wszyscy by o tym wiedzieli. W ogóle już nic nie musiałbym wyjaśniać, bo tylko bym ją pokazywał. Coś tam jednak wiem, zarówno właśnie jako gracz, jak i scenarzysta. I wiadomo, że są różne gusta, są różne szkoły, ale gdybym tak jak najkrócej miał wyjaśnić, co to jest dobrze skonstruowana historia, to powiedziałbym, że to są interesujący bohaterowie, którzy na skutek jakichś perypetii i te historie to są właśnie te perypetie, zmieniają siebie i zmieniają świat. To jest taki najbardziej powszechny schemat i większość wszelkiego rodzaju dzieł, w tym gier, właśnie podpada pod ten schemat. Bardzo łatwo jest zrobić kilka z tych rzeczy dobrze i zapomnieć o innych, i wtedy mamy kłopot. Bardzo często na przykład początkujący scenarzyści, albo nawet
też tacy powiedzmy zaawansowani, oni z jakiegoś powodu mają tendencję do zapominania o tym, że bohater musi przejść przez pewnego rodzaju przemianę. I to jest taka, znaczy w tym momencie wobec tego, że właśnie sztuka scenopisarstwa, ona się staje coraz bardziej popularna, jest na rynku bardzo dużo książek na ten temat, to ta oczywistość również się spopularyzowała. Wydaje mi się, że najbardziej spopularyzował to Pixar, który w swoich filmach animowanych kładzie bardzo duży nacisk na te takie przemiany, które zachodzą w bohaterach, gdy oni przechodzą tą swoją drogę. Bohaterowie w Pixarze zawsze wyruszają na jakąś wyprawę, która ich zmienia i no, przez to przechodzą przemiany. Tam ten ark jest taki wręcz szkolny, bardzo łatwo go opisać i scharakteryzować. W grach komputerowych ta przemiana nie musi być aż tak strasznie wyraźna. Gry komputerowe nie są historią skondensowaną tam do góry 2 godzin, gdzie wszystko, no wiecie, musi być odmierzone i z taką aptekarską wręcz dokładnością podane. Gry komputerowe, ze względu na wspomniany już wcześniej fakt, że scenarzysta nie wie, co zrobi gracz, one nie są w stanie wręcz odmierzyć historii z tą aptekarską dokładnością. W związku z tym nie są w stanie zawsze pilnować tempa. Mogą to robić do pewnego stopnia, nie w pełnym zakresie. W każdym bądź razie ta przemiana bohatera, a i właśnie, ważna rzecz, gry nie zawsze są liniowe. I kiedy wydarzenia nie przebiegają liniowo, też bardzo trudno nakreślić jakąś taką linię zmiany, według której będzie zmieniał się bohater. No bo wiecie, on może nagle skoczyć tam na 3 sidequesty w bok, później spędzić 10 godzin w lesie, ekspiąc na dzikach. No i kurczę, szlak trafił ark bohatera. No ale na szczęście dla scenarzystów gry komputerowe dorobiły się już swojej widowni i współczesna kultura w jakiś sposób odczytywać to medium. Dużo rzeczy, które kiedyś wyglądałyby sztucznie i które no w jakiś stopniu by było nienaturalne albo takie wręcz odstające od filmu czy od telewizji, współcześnie wybaczane jest grom komputerowym z tego powodu, że to medium opowiada historię w inny sposób i wszyscy to wiedzą i wszyscy się do tego przyzwyczaili. Tak samo jak wiemy, że teatr kukiełkowy, prawda, ma na przykład swoje własne prawidła, albo nie wiem, na przykład teatr cieni. Tak samo gry komputerowe. One wszystkie są w stanie opowiadać jakąś historię, tylko każdy w troszeczkę inny sposób. Także ta przemiana na bohatera, ona czasami w grach wygląda troszeczkę inaczej. Czasami ją w ogóle niektórzy zlewają. Moim zdaniem to błąd zawsze. Czasami ona jest po prostu bardzo płytka. I to też moim zdaniem jest błąd. Natomiast no, w współczesnych grach jednak wszyscy pilnują, żeby ona była. No, perypetie oczywiście, no, z nimi nie ma takiego problemu, ponieważ wszyscy robią gry komputerowe tak, żeby coś się w nich działo. No i tutaj problem polega na tym, żeby te dzianie się rzeczy było takie, jak trzeba. No a jakie powinno być? No i tutaj znowu jest mnóstwo szkół. Bardzo dużo musiałbym na ten temat mówić. W każdym bądź razie gry troszeczkę starają się podpatrywać inne media, jak w każdej innej sprawie. I na przykład mówią, no, a może byśmy tak wzięli strukturę trójaktową i na przykład zastosowali. No, ale no, gra działa, bo co jeżeli znowu gracz pójdzie na 10 godzin do lasu, a tutaj nagle zacznie robić 3 side questy i tam jakiś piór, żeby je wymienić na achievement. Ta dyskusja cały czas się toczy, ale tak czy siak gry uśmiechają się w kierunku kina i w kierunku tej takiej sztuki filmowej, która no, jest
na tyle stara, że zdołała udoskonalić bardzo dużo rzeczy. I wykorzystując narrację wprost wzięte z kina, no, też starają się opowiadać historię, a więc oddziaływać emocjami. Skąd wiadomo, czy historia jest dobra, albo skąd, co to znaczy właściwie, że te rzeczy są ułożone w właściwym porządku, jeżeli to nie jest struktura trójaktowa? Nie wiem. Znaczy, wydaje mi się, że no, często tutaj działa talent na takiej zasadzie, że wiadomo, tak samo jak nie każdy jest w stanie napisać książkę, tak samo nie każdy jest w stanie dobrze przedstawić grę w grze komputerowej. Wydaje mi się, że na takim poziomie rzemieślniczym no istnieje taki zbiór zasad, których można się nauczyć podpatrując inne gry albo czytając literaturę fachową, albo biorąc udział właśnie w zajęciach szkoły, która uczy w jaki sposób projektować gry. Trzeba mieć też moim zdaniem troszeczkę szczęścia. To znaczy, trzeba, no co tutaj dużo mówić, czasami dobrze trafić i w jakiś sposób podbić serca graczy. To wynika z tego, że obecnie powstaje bardzo dużo gier i gracze mają w czym wybierać i nie wystarczy już opowiedzieć tylko po prostu dobrej historii, gdzie wszystko jest ułożone we właściwej kolejności i no wiecie, i wydarzenia toczą się tak, jak powinny. Trzeba jednak trafić z czymś ekstra. Przepraszam. I każdy ma swoją własną receptę właśnie na to coś ekstra. Dla mnie, i to jest moje prywatne zdanie, i zdaję sobie sprawę z tego, że mogą być jakieś inne szkoły, inne podejścia, ale dla mnie zawsze najprostszym, najłatwiejszym i najbardziej skutecznym środkiem do tego, żeby stworzyć fajną historię, było nakreślenie fajnych bohaterów. Dlaczego? No bo to, co się dzieje w każdej historii, i tutaj znowu jakaś taka recepta na to, w jaki sposób dobrze skonstruować historię, zawsze powinno wynikać z relacji pomiędzy bohaterami, z tego, w jaki sposób oni są skonstruowani, jakie mają motywacje, cele, jeżeli te cele się krzyżują, albo na przykład jeżeli są zbieżne, to powstaje jakaś taka sieć powiązań i ta sieć powiązań pomiędzy bohaterami, ona z kolei kreuje wydarzenia. No, a później, jak już mamy te wydarzenie, to wystarczy w nie tylko wrzucić bohatera i wyobrazić sobie, jak on się tam powinien zachowywać, kto stanie mu na drodze, kto mu pomoże, gdzie trzeba będzie iść, co trzeba będzie zrobić, w jaki sposób te wydarzenia, które będą miały miejsce, one zmienią tego bohatera, no i w jaki sposób zmienią świat. Także nieodzowną częścią dobrze skonstruowanej historii, moim zdaniem, właśnie są interesujący bohaterowie, i nie mam tutaj na myśli tylko głównego bohatera czy bohaterki, ale również te wszystkie inne postacie, które występują w historii. I ja zawsze sobie wyobrażam właśnie historię nie jako zależności pomiędzy wydarzeniami, tylko jako zależności pomiędzy postaciami, z których dopiero wynikają wydarzenia. I z kolei, jeżeli te wydarzenia są fajne, no to one wzbudzają w graczach określone emocje, i te emocje sprawiają, że gracze są zadowoleni z tego, że grali w naszą grę. No, a w takim razie, jak zadowolić tego gracza, który angażuje się w grę, który na przykład, nie wiem, wciela się bardzo w swoją postać, który tak się, no wiecie, mocno angażuje, albo którego po prostu obchodzi to, co się dzieje, który chce, żeby jego wybory w grze miały jakieś znaczenie, który po prostu traktuje grę na poważnie i jest taki mocno zanurzony w świecie tej gry. Powiedziałem, że to się dzieje przez scenę. I ponieważ jestem scenarzystą, to ja scenę rozumiem jako taki moment historii, kiedy się rozmawia
Przy czym sceny niekoniecznie muszą być gadane. Istnieje bardzo dużo fajnych przykładów, kiedy super sceny były i nie padło tam ani jedno słowo. Czasami nie było tam nikogo poza głównym bohaterem. Doskonale da się zrobić coś takiego. W grach komputerowych natomiast, jeżeli wyjmiemy gameplay, czyli no ten element, nad którym scenarzysta nie ma kontroli, dlatego go tak, wiecie, nazywa gameplay. Jeżeli odłożymy to na chwilkę na półeczkę, to jeżeli założymy, że mamy grę, w której bohaterowie ze sobą rozmawiają, to już mamy bardzo dużo, ponieważ tam możemy się posłużyć słowami. I słowa, jak to już zostało wielokrotnie sprawdzone, one mają możliwość wywoływania emocji. Jak się umie poskładać je we właściwej kolejności, to w ogóle jest już super, bo można dosłownie grać na graczach jak na skrzypcach. Oczywiście sztuka układania tego we właściwej kolejności, grania na graczach jak na instrumentach smyczkowych, to jest jeszcze coś, co jest poza moim zasięgiem, ale gorąco wierzę, że jest to możliwe, bo widziałem takie rzeczy. W każdym bądź razie scenę też trzeba wiedzieć, jak zrobić. I scena to jest taki kawałek, który da się wyizolować, taka jedna cegiełka, z której zbudowana jest cała historia. I wszystkie te cegły, one ostatecznie składają się na ten taki big picture, prawda? Na obraz historii opowiadanej w grze. W każdym bądź razie ta scena to jest coś takiego ograniczonego i zamkniętego czasowo, gdzie znajduje się bohater i gdzie dochodzi do jakiegoś konfliktu. I ten konflikt możemy wywierać na bohaterze na różne sposoby. To może być jakiś konflikt zewnętrzny, kiedy, nie wiem, na przykład bohater musi wyjść na Monte Everestu, a tam zacina jakaś śnieżyca i presja otoczenia jest no wręcz dosłowna, bo wieje mroźny wiatr. To może być konflikt wewnętrzny, kiedy bohater na przykład łamie się, czy powiedzieć swojemu najlepszemu przyjacielowi prawdę, czy okłamać go, ale też tym samym ochronić. My jako scenarzyści uwielbiamy właśnie sceny i bardzo lubimy na nich pracować. Ogólnie lubimy właśnie takie bardzo wyraziste sceny konfliktu, kiedy opowiadamy coś graczowi typu: słuchaj, to jest taki tak, a to jest taki tak, a teraz widzisz, te dwie rzeczy obie są złe. I no tak w zasadzie to nie wiadomo, która jest gorsza, a teraz musisz podjąć wybór i wybrać pomiędzy nimi dwiema. To jest taki przykład takiego, my to nazywamy wiedźmińskim wyborem. Czyli wiecie tam, że muszę wybrać pomiędzy mniejszym a jakimś tam jeszcze innym złem. Ale to nie musi być tylko wybór tego samego rodzaju. Natomiast fajne jest, żeby on był też odpowiednio interesująco skonstruowany i żeby no rzeczywiście było, trzeba było wybierać pomiędzy czymś a czymś i żeby faktycznie tkwił w tym jakiś dylemat. Konflikt można jeszcze skonstruować na najróżniejsze sposoby. W każdym bądź razie zawsze ten konflikt nakłada na gracza jakąś presję i stawia jakieś wyzwanie, które bohater musi przezwyciężyć. I bohater w scenie musi dokonać no właśnie pewnego rodzaju takiego przebicia się na zewnątrz tej sceny. I ten proces przebijania się na zewnątrz zazwyczaj wiąże się z eskalacją. Często to jest właśnie eskalacja tego konfliktu. I bardzo łatwo to sobie wyobrazić nawet w taki zupełnie prosty sposób. Nie wiem, nawet kłótnia pomiędzy rodzeństwem. Kto ma wyrzucić śmieci? Siostra mówi: teraz wypada twoja kolej. Brat mówi: nie, nie, teraz wypada twoja kolej. A siostra mówi: nie chcesz wynosić tych
Bo tak naprawdę mnie nie lubisz, nie? Brat mówi bzdura, a siostra mówi nie, po prostu chcesz, żebym ja to wynosiła, bo chociaż wiesz, że mam chorą nogę, to chcesz, żebym schodziła na dół i cierpiała. Nigdy mnie nie kochałeś, nie? I tak naprawdę każesz mi wynosić śmiecie, żeby zadawać mi ból. I no wiecie, to jest taka strasznie wydumana i strasznie dziwna, wydumany i strasznie dziwny przykład, ale on eskaluje w tym momencie do jakiegoś rozwiązania. Załóżmy, że tym rozwiązaniem jest to, że ten brat mówi, tak, to wszystko prawda, nareszcie to zrozumiałaś, i wychodzi trzaskając drzwiami, a siostra zostaje osłupiała. I gracz zostaje też z jakimiś emocjami. Jeżeli kibicował tej siostrze, to jest zdruzgotany. Jeżeli miał jakieś złudzenie wobec tego brata, to jest teraz rozczarowany. Jeżeli po prostu śledził to wszystko w napięciu, to zaczyna z niego schodzić to napięcie w tym momencie. I widzicie, to była tylko scena kłótni o wynoszenie śmieci, która nagle doprowadziła do czegoś zupełnie nieoczekiwanego. I pomyślcie sobie, że to jest tylko jedna cegiełka. Z takich cegiełek jest zbudowana jakaś inna, właśnie jakaś nie inna, tylko większa, pasjonująca historia, gdzie nawet z takich małych jakichś interakcji pomiędzy rodzeństwem da się zrobić coś dużego i coś fajnego i coś, co ostatecznie da graczowi przyjemność i da właśnie mu przyjemność z tego, że on będzie przeżywał emocje. Dlaczego jeszcze te sceny są ważne i dlaczego my je lubimy i dlaczego o nich się mówi? Znowuż tutaj wchodzi w grę to, że gry są zapatrzone w świat filmu i starają się nadążyć za innymi mediami, a to znaczy, że starają się też wykorzystywać pewne techniki wizualizacji. W ogóle całe to mówienie o scenach, to w jaki sposób je tworzyć, jakie tam są rodzaje konfliktu, jak te konflikty tam przebiegają według jakichś tam scenariuszy, wszystko to pochodzi ze świata filmu, gdzie scenarzyści filmowi już to od dawna mieli rozpracowane. I ponieważ oni to mieli rozpracowane, to do tego powstała tak jakby cała wiedza, w jaki sposób to filmować, w jaki sposób to ogarniać kamerą, w jaki sposób to wizualizować, jak sprawić, żeby oprócz tego, że scenariusz jest interesujący, przeżycia bohaterów są interesujące, jak do tego dodać jeszcze interesujący obraz, interesujące ujęcia, montaż, światło. Ze względu na to, że technologia gier komputerowych robi teraz cały czas, no wiecie, takie ogromne postępy, już powoli przestajemy móc odróżniać, co jest tworem wykreowanym przez, no wiecie, grafikę komputerową, a co jest po prostu rzeczywistością. To ze względu na to, że mamy takie możliwości, to staramy się, żeby w grach było jak w kinie. Czyli te wszystkie sposoby filmowania, montażu, oświetlania, staramy się aplikować je do gier, no bo ktoś już to dobrze wymyślił i widać, że to działa, no to my chcemy tak samo. Mówiąc o scenach, no mówimy też wspólnym językiem z filmem, ale odpowiadamy filmowi, ha, ale my możemy jeszcze w scenach zrobić tak, żeby gracz tam wybrał. Żeby on na przykład mógł inaczej odpowiedzieć tej siostrze i żeby wszystko potoczyło się wtedy inaczej, żeby to nie skończyło się smutno, tylko skończyło się właśnie wesoło. I oczywiście trzeba się narobić, żeby dodać całe to drugie odgałęzienie, które skończy się pozytywnym zakończeniem. No, ale na tym polega urok gier komputerowych, prawda? Jeżeli mamy taką możliwość, no to powinniśmy dobrze obsłużyć konsekwencje danego graczowi wyboru. Scenarzysta, tak jak powiedziałem, on daje graczowi
różne potencjalne możliwości na wyreżyserowanie gry i na poprowadzenie jej w swoim własnym kierunku. Podobnież, znaczy to dotyczy w zasadzie wszystkich gier, gdzie opowiadana jest jakaś historia. To nawet dotyczy też gier MMO, w których część historii, które tam powstają, wynika z takiego spontanicznego zachowania graczy. Oni nawet nie starają się bezpośrednio wyreżyserować jakiejś historii, ale przez to, że zachowują się w jakiś określony sposób, dla pozostałych uczestników zabawy w jakiś sposób tworzą historię. To jest całe jeszcze osobne zagadnienie takiego, no właśnie, takich spontanicznych historii, które powstają nie na skutek jakiejś pieczołowitej reżyserii, czy na skutek tego, że scenarzyści sobie tak wyobrazili, a nie inaczej, tylko na skutek tego, że gracze zachowali się w jakiś określony sposób. W każdym razie, no, to też ich dotyczy. Zawsze mi się przypomina taka historyjka World of Warcraft, kiedy gildia pozwoliła mi zanieść głowę takiego smoka Nefariusa do stolicy Hordy, do Orgrimmar, gdzie wtedy na całym, wiecie, w całym mieście moje imię mojej postaci było ogłoszone jako, no, tego, który przyczynił się do pokonania tego smoka i który zasłużył na sławę. No i pamiętam, jaki byłem niesamowicie dumny, a tylko jedna osoba mogła zanieść tę głowę, nie? Także, no, życzliwości członków mojej gildii zawdzięczam to, że rozegrałem taką prawdziwą, bohaterską historię zabójcy smoka, który na dodatek jeszcze został wszemi wobec za to pochwalony. No i gdzie tutaj jest robota scenarzysty? No, scenarzyści musieli przewidzieć, że będzie taki rajd, w którym zabijamy tego smoka, no i że można zabrać jego głowę i zanieść ją, i wtedy jest taki quest, który skutkuje właśnie takim powszechnym obwieszczeniem zabicia tego smoka. I no, troszeczkę roboty trzeba było tam włożyć, nie? Ale tak naprawdę trzeba było zadać sobie pytanie, no i co wtedy gracze zrobią, nie? No, trzeba będzie zdecydować, kto zabiera tę głowę. No i jedne gildie, znaczy jedne rajdy postąpią w taki sposób, inne rajdy postąpią w inny sposób, ale ze wszystkiego tego wyniknie jakaś historia. Może będą jakieś właśnie serwery RPG-owe, gdzie to zostanie rozegrane w jakiś wręcz taki RPG-owy sposób, więc dajmy im po prostu do dyspozycji takie narzędzie i zobaczymy, co z tego będzie, jak oni się zachowają. No właśnie, ja to zapamiętałem, że było to takie poczucie dumy i zastanawiałem się, no właśnie, jak o tym i właśnie co oni mieli wtedy w głowach w momencie, kiedy to wszystko sobie projektowali. Ponieważ właśnie tak zerkam tutaj i widzę, że powoli się zbliżamy do końca, to chciałbym tak troszeczkę zacząć to podsumowywać. Jeżeli Państwo zastanawiają się nad karierą w branży gier wideo, to serdecznie zachęcam do spróbowania właśnie sił w designie, być może właśnie zostania scenarzystą i być może kiedyś przypomną sobie Państwo moje słowa właśnie o tym, że scenarzysta to jest projektant emocji. I być może, kiedy będą Państwo grali w najbliższym czasie w jakąś grę, to Państwo sobie też to przypomną. A być może za jakiś czas zostaną Państwo, no właśnie, scenarzystami gry. Ta gra zostanie opublikowana, gracze będą w nią grali i Państwo zrozumieją, o co w tym wszystkim chodzi. A o co właśnie w tym wszystkim chodzi? No, chodzi o to, że to jest niesamowicie satysfakcjonująca praca. Ona jest satysfakcjonująca z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że jako scenarzyści my mamy możliwość pracowania
z rzeczami, które są bardzo ładne. Bo dlaczego są ładne? No bo w naszej pracy chodzi o to, żeby wprowadzać jakiś harmonijny porządek do jakiegoś zbioru wydarzeń, po to, żeby odpowiednio stroić instrumenty, które mamy do dyspozycji, czyli przypomnę, właśnie to są postacie, sceny, ta taka fabuła, wiecie, ta duża, ta jako big picture. O wszystkim tym da się myśleć w kategoriach, no właśnie takich, no zupełnie estetycznych, prawda? No to jest praca, która polega na układaniu, przygotowywaniu orkiestry do wykonania symfonii. Przychodzi gracz, wchodzi na pozycję dyrygenta i ta orkiestra albo została dobrze przez nas przygotowana, albo źle przygotowana. Jeżeli jest dobrze przygotowana, to niezależnie od tego, w jaki sposób on będzie, w jaki sposób zażyczy sobie, żeby nastąpiło to wykonanie, jak on będzie kierował tą batutą, no to powstanie piękna muzyka tego rodzaju albo innego rodzaju, ale zawsze w jakiś sposób piękna. I to przygotowywanie orkiestry, to wyrażenie, które ja ciągle używam, czyli układanie rzeczy w porządku, obojętne właśnie, czy to są wydarzenia, czy to są postacie, czy to jest jeszcze coś innego, to jest niesamowicie satysfakcjonujące i to jest praca, która troszeczkę właśnie przypomina, no nie wiem, być może pracę florysty albo pracę kogokolwiek, kto spodziewa się uzyskać jakieś no, dzieło estetyczne na końcu. Także z tego płynie ogromna satysfakcja. No a druga satysfakcja płynie z tego, że kiedy ta gra, którą zrobiliśmy, ona już została opublikowana, kiedy patrzymy sobie, co tam gracze mówią, albo czasami nawet wręcz oglądamy kogoś, kto gra, albo po prostu nawet sobie tylko to wyobrażamy, to mamy też taką satysfakcję z tego, że no, w jakiś sposób no, też wpłynęliśmy na innych ludzi, prawda? No bo skoro ustawiliśmy rzeczy w porządku tak, żeby one budziły jakiegoś rodzaju emocje, no to rzeczywiście uprzyjemniliśmy komuś wieczór albo rozweseliliśmy kogoś, czasami nawet doprowadziliśmy do łez, zdarza się, albo przestraszyliśmy. I jest w tym jednak coś przyjemnego, prawda, że możemy robić takie rzeczy i ludzie są jeszcze z tego tak zadowoleni i no wiecie, i jest w tym jakieś takie poczucie realnej kontroli nad tym, że możemy pomóc komuś dobrze spędzić czas. To jest bardzo satysfakcjonujące. Ja mam też w pamięci takie listy, które na przykład przychodzą do CD Projektu i one są bardzo częste. Bardzo często trafiają, kiedy ludzie piszą coś takiego, że ja z reguły nie piszę takich listów, ale zagrałem w waszą grę, ponieważ ona pomogła mi z, no i tutaj są trzy kropki, z najróżniejszymi rzeczami gry pomagają ludziom. Pomagają im przezwyciężyć depresję, pomagają im przejść przez jakiś okres rekonwalescencji po chorobie. W przypadku, kiedy są jakoś obłożnie chorzy, to też pomagają im po prostu uporać się w jakiś sposób z tym cierpieniem, które przeżywają. Czasami piszą do nas rodzice ludzi, którzy zmarli, a którzy no właśnie no w oczekiwaniu na śmierć grali w grę. A czasami piszą do nas ludzie po prostu tylko dlatego, że ta gra aż taką radość im sprawiła, że mimo że nie cierpią pisać listów, to po prostu postanowili napisać list. I gdy właśnie mówię, że scenarzysta projektuje emocje, to oczywiście jest taka dwuznaczność w tym tytule, no bo projekcje można rozumieć na różne sposoby. I tworzenie gier to jest wyczerpujące zajęcie. Trzeba włożyć mnóstwo wysiłku, mnóstwo energii. Tam jest krew, pot i łzy.
No i podczas tworzenia tych gier raz człowiek jest szczęśliwy, raz jest nieszczęśliwy, czasami mu się nie chce, czasami mu się strasznie chce. Z tworzeniem gier wiąże się cała masa emocji. I co jest fajnego i takiego bardzo szlachetnego w procesie tworzenia tych gier, to jest to, że ten proces projektowania, on przetwarza te emocje i robi z nich zupełnie coś innego. To znaczy, robi z nich magiczny filtr tworzenia, takie bezpieczne emocje, które dostarczają ludziom rozrywki, czasami w jakiś sposób wpływają na ich życie, mimo że to nigdy nie jest intencją twórców. I no wiecie, to jest po prostu sposób interakcji z ludźmi. Co tutaj dużo mówić? Tak jak gracz ma możliwość wejścia w interakcję w grze i wpływania na wydarzenia w grze, tak samo my, jako scenarzyści, w taki zupełnie bardzo pośredni sposób i taki bezinwazyjny całkowicie, jesteśmy w stanie wejść w interakcję z innymi ludźmi i taki zupełnie chociażby najprostszy sposób, poprzez wywołanie w nich emocji, poprzez uprzyjemnienie im wieczoru, wpłynąć w jakiś sposób na ich życie. I to jest strasznie, strasznie fajne. I to jest jeszcze taki jeden dodatkowy, miły dodatek do tej pracy. I to w zasadzie było no, wszystko, co chciałem wam przekazać jako taką zachętę. Jeżeli zastanawiacie się, czy nie powinniście zostać projektantami gier. Bardzo dziękuję. Tak, teraz moment chwały i przyjmowania oklasków. Są też gratulacje za tego smoka i że tu na czacie się pojawiły w stosownym momencie, że Tak, się tak. udało ten To w bohaterski ogóle moment. kiedyś możemy się spotkać zupełnie osobno i będę opowiadał tylko fajne historie z WoW. Na pewno znajdą się chętni, więc możemy tu, wiesz, przy okazji zaklepać następne spotkanie, jak będziesz opowiadał o momentach chwały w Dobrze. grach rozmaitych. O porażkach też, ale o tym już dzisiaj było, więc na razie o chwale. I rozpoczynamy część drugą tego spotkania, czyli pytania. Tak, można zadawać pytania i mogą Państwo zarówno pisać na czacie pytanie, jak i po prostu włączyć mikrofon i zadać je osobiście. Ale Państwo tu ktoś podniósł rękę, więc będę też udzielała głosu i Pan Michał Berkowicz. Bardzo proszę, Panie Michał. Dobry wieczór, panie Marcinie. Tak, w sumie tytułem wstępu chciałbym tylko pogratulować całej pracy związanej z Cyberpunkiem. Bo jeśli chodzi o warstwę fabularną, to tutaj nawet to nie pozostawia pola do polemiki, że no, była po prostu bezbłędna. I mam takie pytanie odnośnie jednego z zadań pobocznych. To w sumie jest zadanie, które chyba najbardziej zapadło mi w pamięć. Konkretnie quest nazywał się Pasja. Dla osób niewtajemniczonych, tylko pozwolę sobie rozjaśnić, że to jest, można powiedzieć, adaptacja pasji Mela Gibsona. Tylko, że ona miała być nagrywana w Braindance'ie. I tutaj mam takie pytanie, czy nie obawialiście się Państwo, że może być to trochę kontrowersyjny temat, zważywszy na fakt, że no, wokół samej pasji nawet Mela Gibsona było bardzo dużo kontrowersji i czy nie obawialiście się może, że może to powodować trochę jakby negatywne uczucia, znaczy odczucia graczy? To dziękuję ślicznie za pytanie i ja Państwa jeszcze raz przepraszam, bo ja tak od czasu do czasu intuicyjnie i w naturalny sposób na ty przechodzę, ponieważ jestem przyzwyczajony na takich spotkaniach do bardziej takich poufałych form, ale będę się starał trzymać w pionie. Także jeżeli Państwo się poczuli urażeni, to ja od razu przepraszam. Natomiast jeżeli chodzi o pasję, to akurat pisałem to własnymi rękami, więc mogę się wypowiedzieć. Więc po pierwsze, to nie jest adaptacja pasji Mela Gibsona, to jest w zasadzie nasz autorski pomysł, który w dużej mierze bazuje na Ewangelii według świętego Łukasza.
I czy baliśmy się, że ten quest będzie kontrowersyjny? Znaczy, oczywiście byliśmy świadomi tego, że w pewnym momencie on może wywołać jakieś burze, no właśnie jakiegoś rodzaju konwersy, Boże, jak to się mówi, burze i kontrowersje, o właśnie tego słowa mi brakowało. I nawet tak trochę szykowaliśmy się na to, że będziemy może musieli odpierać jakieś ataki albo z takiej strony, albo z takiej strony. I w zasadzie ja jestem zaskoczony, że to przeszło bez echa, ale też jestem z tego zadowolony, bo wszyscy, którym się nie cieszyć bez żadnych kontrowersji, a jeżeli ktoś go jeszcze nie zna, to zachęcam, żeby sobie zagrał w Cyberpunka. Natomiast ci, którym się nie podobał, no to też cieszę się, że nie muszę się od nich teraz odganiać. Ja tak tylko dodam, że mimo że zostałem wychowany w rodzinie chrześcijańskiej, to jednak mi się podobał, także ze strony, można powiedzieć, katolików raczej problemu nie ma związanego z tym questem, także. Dziękuję. Staraliśmy się go zrobić ze smakiem i w taki sposób, żeby każdy, niezależnie właśnie od kontekstu kulturowego, mógł go docenić. Mamy pytanie na czacie. Tak, odpowiadając na wcześniejsze pytanie pani Justyny, tak, można zadawać pytania i może pani je napisać, jak już mówiłam, albo podnieść łapkę i wtedy udzielę głosu. Ale pojawiło się pytanie od pani Natalii Szyszło, która pyta o to, czy trudno jest się dostać do Redów. To moja największa ambicja i nie mam pojęcia, czy się uda kiedykolwiek, nawet po skończeniu waszej szkoły. Więc jak się dostać do Redów? Znaczy, chciałbym troszeczkę obalić taki mit, że to jest taka wieża z kości słoniowej i że tam można się dostać tylko po znajomości, albo jak już się obleciało wszystkie firmy game devowe na świecie i wtedy jak się zna tam tajne hasło i powie przyjacielu, to wpuszczamy. Nie, do nas się można dostać zupełnie normalnie. Mogę tak dosłownie w ciągu 5 minut powiedzieć, na co my stawiamy i co jest najważniejsze. Więc tak, u nas bardzo się liczy doświadczenie, no i na przykład wykształcenie, które w jakiś sposób kierunkuje tego kandydata, który składa do nas aplikację, no też jest przydatne, ale przez doświadczenie rozumiemy też pewne praktyczne umiejętności robienia rzeczy, które są nam akurat potrzebne. W studiu game devowym można pracować w różnych rolach. Można być programistą, programiści jeszcze dzielą na różne kategorie. Można być artystą, artyści też się dzielą na różne kategorie. Można być designerem, designerzy też się dzielą na różne kategorie. Można być producentem, producenci też się dzielą na różne kategorie. Można być testerem, kontrolą jakości. I testerzy też się dzielą na jeszcze różne kategorie. W każdym razie jest do wyboru, do koloru. My zawsze zakładamy, że na którekolwiek z tych stanowisk by się nie aplikowało, no jednak jakiegoś rodzaju doświadczenie jest niezbędne. Tym doświadczeniem, co ciekawe, nie musi być wcześniejsza praca w game devie. Może to być własnoręcznie wykonany projekt, może to być którą ktoś własnoręcznie zrobił. Także tak, jak najbardziej można się do nas dostać, tylko trzeba w jakiś sposób pokazać, że jest się lepszym niż całkiem sporo ludzi, którzy no właśnie do nas aplikuje. No i ponieważ my jesteśmy ogromnie praktyczni, to lubimy też praktycznych ludzi i lubimy, gdy praktyczni ludzie prezentują nam praktyczne umiejętności. Dobrze, to pani Justyna, bardzo proszę. Mam nadzieję, że mnie słychać. Tak? To cześć, będę mówić na tym, bo tak może jest wygodniej. Chciałam zapytać o dwie sprawy. Pierwsza, bo strasznie zajęło mnie temat tego naśladownictwa innych mediów jako materiału źródłowego.
I jestem ciekawa, czy kwestia tak zwanego łamania scenariuszy, czy łamania źródła, na którym się opiera historię, jeśli historia nie jest w całkowicie oryginalna, polega między innymi tak samo jak na przykład pisaniu seriali, bo wiem, że tam często pisze się taką biblię wszystkich rzeczy, które są związane z danym materiałem, opisuje się osobno postaci, jakieś różne rzeczy, trochę wygląda to jak podręcznik RPGa. I czy to jest coś podobne i czy idziecie też często po prostu z flow? To jest pierwsze pytanie. Te Biblie czasami u nas powstają, przy czym one najczęściej są związane z artem. Często projekty u nas mają taką Biblię artu, która pokazuje wszystkim artystom takich dyrektyw stylistycznych, jeżeli chodzi o barwy, właśnie stylistykę, powinniśmy się trzymać. Natomiast jeżeli chodzi o Biblię dotyczącą lore'u czy designu, to wstyd trochę powiedzieć, ale u nas najpopularniejszym sposobem na dowiedzenie się, jak się rzeczy mają, jest zawołanie do kolegi albo koleżanki dwa stoły dalej. Hej, a jak to było w jedynce, pamiętasz może? Nie, nie pamiętam, nie, ale sprawdź sobie gdzieś tam, gdzieś tam. Także no, tak u nas wygląda ta Biblia. Przy czym, tak jak gdzie indziej na świecie, taki w CD Projekcie są takie tendencje właśnie, żeby jednak porządkować rzeczy. Nie można po prostu przy projektach tej skali i przy tak licznych zespołach cały czas jechać na takim wiecznym YOLO i no wiecie, z kowbojskim kapeluszem na głowie i z ostrogami. Więc chętnie, niechętnie jakoś staramy się rzeczywiście to systematyzować i doprowadzać do początku i mamy już takie jakieś zręby właśnie, znaczy dokumentację to od dawna mamy, prawda, ale właśnie jakieś tam konfluencje, wiki już są całkiem u nas zaawansowane. Okej, okay, brzmi to fajne, bo też wydawało mi się, że to jest też takie, w miarę, chociaż jesteś w branży te 20 lat, to wydaje się to takie jeszcze nowe i pełne ekscytacji, emocji. A drugie pytanie, również w przypadku scenariusza, czy jak jest początek już tej drogi tworzenia gry i scenariusza do gry, to czy macie jakiś green lighting tego, czyli czy piszecie na przykład pierwszą coś pierwszego, jakiś pierwszy moduł i potem się zastanawiacie, czy to tak jest, czy ma tak być, czy nie, bo w przypadku na przykład seriali to albo się pisze pilota, albo się pisze, nie wiem, pierwszy odcinek i na tej podstawie się decyduje o tym, jak czy się przyjmuje, coś takiego. Jestem ciekawa, jak to wygląda tutaj. U nas to jest proces, który ma ogromną wręcz liczbę takich stadiów, takich pośrednich etapów. My na to najczęściej mówimy, że to są iteracje. Zaczyna się od pitchy, czyli takich niedługich historyjek typu, że to jest historia o tym i o tym. Później się to przeradza w jakieś takie troszeczkę bardziej rozbudowane historie. Później te historie mielimy i przewracamy do góry nogami, wywracamy na nicę. No, robimy z nimi cuda najróżniejsze. Czasami wszystko równamy z ziemią, startujemy od nowa, z wyjątkiem tam trzech zdań, które się zachowują z wcześniejszej wersji. I staramy się od momentu, kiedy jesteśmy w stanie ogarnąć całą historię. Następnie dzielimy tę historię na takie mniejsze podhistorie, mniejsze fragmenty. Je dopracowujemy w szczegółach. Później je dzielimy na jeszcze mniejsze fragmenty, je dopracowujemy w szczegółach, następnie je na jeszcze mniejsze fragmenty dopracowujemy w szczegółach. W międzyczasie wyrzucamy połowę do kosza i zaczynamy wszystko od nowa. Później dzielimy, robimy, dzielimy, robimy, dzielimy, robimy. I to strasznie długo czasu, to dużo czasu zajmuje, ale w końcu dochodzimy do takiego momentu, że jesteśmy w stanie w edytorze zrobić implementację tej historii, bo już wszyscy od początku do końca wiedzą, co tam chcemy zrobić, jak to przebiega. Brzmi mega ciekawie.
Dzięki za odpowiedź. Tak, jest ciekawe. Jest też czasami niesamowicie frustrujące, a czasami dostarcza właśnie takich pozytywnych wrażeń. I moje ulubione wrażenie z tego procesu to jest: Jezu Chryste, nareszcie ta męka się skończyła. Dzięki bardzo za odpowiedź. Proszę bardzo. To jeszcze się zgłasza Michał Berkowicz. Bardzo proszę. Tak, ja jeszcze w zasadzie z takim jednym pytaniem małym, bo sam mam na celu jakby kształcenie się, jeśli chodzi konkretnie o quest design. I kiedyś udało mi się rozmawiać z panem Konradem Tomaszkiewiczem i on mi wspomniał, że co jest coś, co jest oczywiste, czyli że quest designer nie tylko projektuje same questy, ale także implementuje i tak dalej. Ale jeśli chodzi o samo projektowanie, bo wspomniał mi kiedyś, że jeżeli projektuje się questa, no to bardzo często dostaje się jakby materiał od właśnie od pisarzy, na którym się bazuje. I po prostu jestem ciekawy bardziej tego procesu bliżej, jak to konkretnie wygląda. Czy po prostu dostaje się jakiś kawałek historii, w którym trzeba osadzić jakieś konkretne zadanie, czy czasami tak samo projektanci sami wychodzą z jakimiś pomysłami, że no słuchajcie, fajnie byłoby zrobić questa o czymś takim i takim, mam tutaj taki i taki pomysł i teoretycznie jakiś zarys fabularny do tego. Znaczy, pewnie w każdym studiu to wygląda troszeczkę inaczej. U nas to wygląda tak, że ten moment, kiedy opowiadałem o tym, że historia dzieli się na mniejsze, te jeszcze na mniejsze, te jeszcze na mniejsze, to przychodzi taki moment, kiedy to te jeszcze mniejsze oznacza, że te jeszcze mniejsze to są już questy. I wtedy quest designerzy rzeczywiście wkraczają i oni mówią: to my tutaj teraz przejmujemy pałeczkę z tego powodu, że my wiemy, w jaki sposób zaprojektować quest, bo quest to jest nie tylko historia, ale też na przykład dobry pacing, dobre, no wiecie, odważenie tam składników i no wiecie, cała masa różnej takiej magii, więc siosio są teraz wy tutaj scenarzyści. Czy quest designer może mieć taką stuprocentową swobodę na takiej zasadzie, że nie dostaje żadnego materiału źródłowego? Tak, jak najbardziej. U nas się to objawia właśnie w tych side questach, które wszyscy strasznie lubią robić, bo my robimy je w taki sposób, że robimy w pewnym momencie taki konkurs pomysłów i niezależnie tam, kto zgłosi te pomysły, po prostu wybieramy spośród nich najlepsze. Mogą je zgłosić tam quest designerzy, mogą je zgłosić pisarze, no ktokolwiek. W każdym razie wybieramy te najlepsze, no i później je realizujemy. I jeżeli ktoś miał naprawdę super pomysł i ten pomysł został jeszcze później dobrze zrobiony, no to z tego powstaje fajny quest, jak na przykład wspomniana wcześniej tutaj pasja. I wszyscy są na koniec z niego zadowoleni i są super zadowoleni, że mogli przy nim pracować, a oczywiście najbardziej puknie z dumy ten pierwotny pomysłodawca, od którego się wszystko zaczęło. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, i kolejne pytanie z czatu. Witam panie Marcinie, czy znasz i poleciłbyś polskie studia gier, które specjalizuje się w tworzeniu czysto fabularnych, a jeszcze nie jest na tyle dobrze znane szerszej publiczności? Znaczy, no to jest taki, tutaj taki paradoks się kryje w tym pytaniu, bo jeżeli się specjalizuje, no to znaczy, że już powinno być znane, a jeżeli nie jest znany, to pewnie się jeszcze nie specjalizuje. Byłbym ostrożny, jeżeli chodzi o polecanie studiów, które jeszcze nic nie zrobiły, bo one bardzo często mają na pokładzie fajnych ludzi, dużo dobrych chęci i mnóstwo dobrej woli, ale ponieważ stworzenie pierwszego projektu to jest najtrudniejsza rzecz na świecie i bardzo dużo studiów się wykłada na tym pierwszym projekcie, no to wiele studiów i wiele pomysłów przepada w pomroce wieków. Ja słyszałem już o jakichś tam próbach, będę mówił próbach tak bardzo ostrożnie, bo ja bardzo wiem, na jakim etapie są te projekty, ale mam tutaj na myśli studia, które idą trochę śladem tego pomysłu CD Projektu i kupiły prawa do jakichś książek polskich autorów fantasy, jak na przykład Jacek Piekara czy Jarosław Grzędowicz, i na podstawie tych książek próbują zrobić gry.
Ale albo nie za bardzo mogę o tym mówić, bo mnie obowiązuje tajemnica, albo po prostu nie wiem, więc też nie mogę o tym mówić. Więc przykro mi, ale no, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze, ktoś jeszcze z Państwa? Jeżeli nie ma, to ja też mam kilka pytań. To, póki nie ma, nikt się nie zgłasza, to chciałam Cię dopytać jeszcze o te takie punkty i miejsca autonomii gier. O tym trochę mówiłeś, że fajne są, że z jednej strony oczywiście tutaj mamy szereg inspiracji z literatury, kina, ale jednocześnie jest ta autonomia i poza taką możliwością wyborów, co jest dosyć oczywiste i o tym wspominałeś, to gdzie jeszcze te momenty albo w konkretnych tytułach, albo takie miejsca, gdzie faktycznie najmocniej widzisz tę autonomię gier, ten szczególny sposób opowiadania. Znaczy, jeszcze nie tak dawno temu bym powiedział, że gra to jest coś, co na przykład mogę zabrać ze sobą na telefonie do autobusu albo na wycieczkę, a film niekoniecznie, ale teraz ta granica się jeszcze troszeczkę bardziej zatarła, no bo w zasadzie Netflixa tak samo mogę w tym momencie oglądać już na telefonie. Mógłbym powiedzieć, że nie wiem, że gra to jest coś, to jest takie medium, które bardzo chętnie widzi wielu uczestników, ale no, film też najlepiej się ogląda w dobrym towarzystwie. I wydaje mi się, że najlepiej, przynajmniej dla mnie, jest odpowiedzieć na to pytanie tak troszeczkę przewrotnie, bo z mojego punktu widzenia, a ja jestem przede wszystkim właśnie nie badaczem gier, ale ich twórcą, to ta różnica jest właśnie w procesie tworzenia. Chodzi o to, że gry komputerowe, one mają budżety zbliżone do filmów, to są porównywalne rzędy wielkości i czasami to są wręcz kosmiczne sumy. Natomiast świat tworzenia gier komputerowych jest dużo mniej sprofesjonalizowany w sensie korporacyjnych zależności, w sensie wypracowanych metod czy jakichś takich, no wiecie, procedur, których trzeba przestrzegać, i przez to jest o wiele bardziej ciekawy i o wiele bardziej interesujący i wart eksplorowania. To jest ciągle jeszcze taki świat, w którym można narzucić swoje własne zasady, gdzie, nie wiem, można zrobić świetną grę, która się znakomicie sprzeda w pojedynkę, w międzyczasie podróżując po świecie. Albo gdzie można pracować właśnie w studiu, gdzie panuje zupełnie inna atmosfera niż no, panująca na planie filmowym czy na planie serialu. I dla mnie właśnie jako dla twórcy gier to jest taka kolosalna właśnie różnica, która różni gry od filmów, mimo że wiem, że pytałaś o coś innego i pytałaś bardziej o różnicę w mediach, no ale przykro mi. No i tak i nie, bo ten sposób właśnie tworzenia też wydaje mi się ciekawy i on gdzieś właściwie moim zdaniem zbliża gdzieś to tworzenie również w warstwie scenariuszowej, bo wielokrotnie to powtarzasz, że to jest takie wspólne, że więcej niż jedna osoba, że więcej niż jedna osoba, że to nie tylko ja i to gdzieś do takich korzeni opowieści nas wiesz, przenosi, gdzie właśnie rozmaite opowieści ucierały się przez różnych twórców, przechodziły przez wiele osób. Także tu jest coś ciekawego, że może ten proces tworzenia wytwarza gdzieś ten proces tworzenia odbija się z takiej specyficzności medium i tym końcowym efekcie, ale nie chcę zagadywać zupełnie, więc Tak, to jest w jeszcze ogóle raz. super ciekawe No. zagadnienie, bo w ogóle wydaje mi się, że gry, a w szczególności właśnie gry te wieloosobowe, one są takim chyba kolejnym miejscem, gdzie ta tradycja oralna właśnie
znowu się może schować i przejść jakąś kolejną mutację i wejść w jakiś tam kolejny etap, prawda? I od tego Homera, gdzie to się tam zaczynało, właśnie dojść do nas w kolejnej, właśnie jeszcze innej formie. No, to dotknąłeś teraz takiej struny, na którą ja jestem bardzo czuła, jeśli chodzi o badanie i przyglądanie się grą, ale nie chciałabym zdominować tutaj spotkania, więc poproszę, bo to widzę, że się zgłasza Konrad Jałocha. Bardzo proszę. Ja chciałbym mieć jeszcze pytanie odnośnie pierwszego wykładu. Tak? Mianowicie chciałem zapytać odnośnie. Chciałem zapytać, jak ważny jest aspekt taki komercyjny, jeśli chodzi o poziom trudności gier. O co mi chodzi? No w przypadku na przykład Nier Automaty, albo może zacznijmy od takiej gry właśnie jak Dark Souls na przykład, która jakby najważniejszy element... Przepraszam, czy mogę się na momencik wtrącić, bo ja nie jestem pewien, czy to jest pytanie do mnie, czy do koleżanki i no w związku z tym nie wiem, czy powinniśmy ją przygotować, żeby uważała na to pytanie. Tak, to jest do pierwszego wykładu, tak w sumie. Dobrze, to ja z chęcią się na chwilę wyciszę i oddam koleżance mikrofon. Dobrze, Magdo, czy słyszysz? Ja jestem czujna, tak, więc może pan zadawać. Przepraszam, że ja tak zaskoczyłem. Natomiast o co mi chodzi? Bo myślę, że jest taki, to znaczy na pewno jest taki, zdaje mi się, socjologiczny termin jak instant gratification, który obecnie, to jest taki problem obecny, że mamy wszystko tak naprawdę na wyciągnięcie ręki i od razu się to, co chcemy, tak naprawdę dostajemy. I czy to czasem nie powoduje problemu, jeśli chodzi o trudność gier? Przepraszam. Chodzi mi o to, że kiedy tworzymy grę, to czy sprawiając, że gra jest za trudna i nie chodzi mi tutaj nawet o stricte element gameplayowy, tylko też o właśnie na przykład taką swego rodzaju toporność historii, tak jak w Nier Automacie. Toporność to nie jest najlepsze słowo, ale takie mi przyszło na myśl. To czy to nie może generować takich problemów, że po prostu ludzie odrzucą grę, dlatego że jest po prostu za trudna? To jest pytanie, myślę, że rzeka i trochę ja tutaj z tej perspektywy komercyjnej i produkcji nie odpowiem, to jeżeli tutaj drugi gość będzie chciał się włączyć w dyskusję, to zapraszam, ale jeżeli chodzi o to, czy to graczy jakby nie zniechęci, pewnie niektórych nie zniechęci, prawda? To znaczy niektórzy pewnie będą na tyle zaangażowani i będzie im rozrywka się podobała, że po prostu będą próbować, tak? Ja jako osoba, która straciła tak prawie 2 dni grając w Dark Soulsy i męcząc się z jednym bossem, to przyznaję, że to może sprawiać w pewnym momencie trudność, tak? I chęć takiego odstawienia tej gry na bok, aczkolwiek nie uważam, żeby to była przeszkoda w żaden sposób. To znaczy gry są jednak robione dla wielu osób, prawda? Które mają różne oczekiwania. I akurat jeżeli mówimy o grach From Software, to one myślę, że są robione z takim zamierzeniem, że po prostu mają być trudne. Mają być trudne z tego powodu, że trochę łączą się z narracją, tak? Z taką właśnie powtarzalnością, z tym, żeby właśnie ta porażka była tak bardzo uderzająca, że aż zniechęcająca. No i niestety tutaj zakładam, że niektórzy gracze stwierdzą, że to jest za dużo i jakby grę porzucą. Ale czy z drugiej strony to jest takie pytanie, czy twórcy powinni zawsze dostosowywać się do graczy, czy też czasami pójść po prostu za swoją wizją artystyczną, bo może ktoś doceni, prawda? I może dla kogoś to będzie również ciekawe doświadczenie, więc tutaj troszkę to jest problematyczne pytanie, bo zahacza również o pewną dostępność, to znaczy o dyskusję na temat dostępności gier i to, że tworzymy na przykład tylko jeden poziom trudności, jak w przypadku Dark Soulsów, sprawia, że niektórzy nie będą mogli w nią zagrać, bo na przykład nie posiadają jakichś warunków, żeby tę grę zagrać, ale to już jest kolejna kopalnia, tak, w którą możemy tutaj wchodzić. Dobrze, i jeszcze raz się zgłosił, wydaje mi się, że ponownie, Michał Berkowicz, więc jeszcze raz bardzo proszę. Ja mam w sumie takie jeszcze 2 bardzo szybkie pytania, wracając do pana Marcina. Odnośnie
niejako pracy scenarzysty, bo sam pan wspominał, że zachęca pan do tego, żeby aplikować właśnie na takie stanowiska, żeby bardziej się szkolić w tym kierunku. I przyznam szczerze, że no, ostatnie kilka miesięcy dosyć mocno przeglądałem oferty pracy właśnie, jeśli chodzi o quest designerów, o scenarzystów także. I tutaj tak samo muszę się przyznać, że głównie to w CD Projekcie przeglądałem. I właśnie jeśli chodzi o wymogi na pisarza, tak to nazywając, to bardzo często jest właśnie podawane, że wymagana jest dobra umiejętność posługiwania się słowem. I co w takiej sytuacji z osobami, które można powiedzieć, że mają dryk w cudzysłowie do opowiadania historii, ale niekoniecznie potrafią, nie wiem, pisać dobre dialogi na przykład, niekoniecznie potrafią przekazać wszystko w tych dialogach. Jest z takimi osobami. Czy one także mają szansę niejako zostać scenarzystami, czy... Tak, oczywiście, że mają szansę. Świat twórców gier komputerowych jest niesamowicie zróżnicowany i nie ma jednego tak jakby dobrego przepisu na robienie gry komputerowej. Każde studio deweloperskie w inny sposób sobie to układa i czego innego oczekuje, w inny sposób dzieli też odpowiedzialności. I istnieje w świecie gier komputerowych coś takiego, co nazywa się narrative designer, i to jest człowiek, który w zasadzie nie jest dialogistą. Jedyne, co musi napisać, to są jakieś dokumenty opisujące rzeczy, natomiast no, nie pisze na przykład dialogów albo tekstów do gry jako takich. Natomiast rzeczywiście on projektuje fabułę. I w CD Projekcie te rzeczy są zmieszane. Z tego powodu my oczekujemy od kandydatów, będą dobrymi pisarzami, ale też będą też mieli umiejętność opowiadania historii. Umiejętności opowiadania historii oczekujemy też od quest designerów, ale oprócz tego oczekujemy od nich też dodatkowo, że będą potrafili się iść przed edytorem i z bloczków tam albo jakichś skryptów poskładać tę historię, która została zaprojektowana. Także może akurat CD Projekt ma takie no, szczególne warunki, że wymaga, żeby ktoś umiał pisać, a oprócz tego, żeby był dobrym storytellerem, ale gdzie indziej wcale nie musi tak być. Trzeba szukać takiego miejsca, gdzie tak nie jest. Dobrze, dziękuję. I jeszcze takie drugie, w sumie też szybkie pytanie, bo pozwolę sobie na taką dygresję, że to półtorej godzinki, to było ewidentnie zbyt krótko na taką rozmowę. I czy byłaby jakaś opcja, nie wiem, skontaktowanie się z panem i po prostu porozmawianie bardziej i szerzej o właśnie projektowaniu fabuły do gier, czy to byłoby troszkę zbyt problematyczne? Znaczy, teraz to byłoby dosyć ciężko z tego powodu, że naprawdę mam urwanie głowy i trudno byłoby mi tak naprawdę wykroić moment, żeby tak siąść na spokojnie i porozmawiać. Pewnie będą jeszcze jakieś inne okazje, będą jakieś możliwości się spotkać i porozmawiać, także wtedy gorąco zachęcam, żeby pomachać, przypomnieć się i wtedy będziemy mogli porozmawiać. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, kto jeszcze chciałby o coś dopytać? Tutaj jest łapka jeszcze. Konrad Jałocha, nie wiem, czy to jest poprzednia, czy nowe zgłoszenie. To jest w zasadzie poprzednia, moje poprzednie pytanie, natomiast mógłbym mieć jeszcze jedno do pana Marcina. Mianowicie, ja mam taką myśl, w zasadzie miałem taką myśl, kiedy grałem w Wiedźmina, jak idealnie tak naprawdę ten świat książkowy został adaptowany przez grę i jak niektóre elementy idealnie pasowały do gry. I ciekawi mnie, czy pan się z tym zgadza. Mianowicie chodzi mi na przykład o to, że no Geralt w trakcie swojej podróży pije eliksiry i zawsze tak naprawdę my to znamy tak naprawdę z świata gier jako te health potions, które są tak naprawdę trochę sztucznym elementem fabularnym, prawda? Bo uzupełniamy zdrowie pijąc no to potion, które nie ma jakby odzwierciedlenia często w grze. Natomiast na przykład w przypadku Geralta on pije w książce eliksiry, żeby się wzmocnić, co idealnie pasuje do tego świata RPG, prawda? Tak samo pod kątem już takim stricte może scenariuszowym. Mówił pan w trakcie swojego wywiadu o tym, że scenarzysta często musi jakby umiejscowić gracza w tym miejscu, w którym chce go mieć, że tak powiem, jeśli chodzi o wybory i tak dalej.
I to też mam wrażenie fajnie jest odzwierciedlone w przypadku fabuły głównej, gdzie no i głównym questem przez większą część gry jest odnalezienie Ciri, prawda? Często problemem w grach jest, problemem gier jest to, że mamy tą fabułę główną, natomiast mamy też te side questy i mimo, że fabuła główna mówi na przykład, że zrób to jak najszybciej, to my gdzieś tam sobie chodzimy po bokach i robimy jakieś no, mało istotne rzeczy teoretycznie. Ale to też ma uzasadnienie książkowe, no bo w książce też Geralt mógł mieć jakiś swój większy cel, natomiast nadal musiał zarabiać na utrzymanie, musiał wykonywać te właśnie swoje zlecenia, żeby, no żeby mieć pieniądze na podróż, na żywienie się i tak dalej. I mam wrażenie, że naprawdę w pewnym sensie ta książka idealnie pasowała, żeby ją zaadaptować w formie gry. Znaczy, prawda jest taka, że w momencie, kiedy powstawał pierwszy Wiedźmin, a to było tak mnóstwo lat temu, to my wszyscy byliśmy na takimi super ortodoksyjnymi fanami książki. I co więcej, byliśmy chyba większymi fanami książki niż gier komputerowych. I na przykład te Pouszony, które za sprawą gier takich papierowych trafiły do gier komputerowych, rzeczywiście zmieniły się w takie coś typu kliknij, żeby uzupełnić zdrowie. W Wiedźminie na powrót stały się tymi celebrowanymi napojami, które wypijamy w szczególnych okolicznościach po to, żeby się przygotować. Z tego powodu, że świętokradztwem by było dla nas zmienić eliksiry z Wiedźmina w coś takiego jak na przykład eliksiry z dedeków. No, po prostu byliśmy młodzi, mieliśmy duży szacunek do książek Andrzeja Sapkowskiego i po prostu nie mieściło nam się w głowie, że można by Wiedźmina przerobić w taki sposób. I to zdaje się wyszło w ogóle chyba Wiedźminowi na dobre z tego powodu, że właśnie ten nasz szacunek i to przywiązanie do tego, co nam się tak strasznie podobało w Wiedźminie, przez fakt właśnie tego, że nam się to podobało, przenieśliśmy do gry w taki sposób, że podobało się też graczom. No, to jest taka zasada, że jeżeli się coś kocha i się nad tym pracuje, to ta miłość jest zaraźliwa, ona zarazi graczy. Ja na tym wcześniejszym wykładzie właśnie próbowałem o tym troszeczkę opowiedzieć, że no wiecie, jak się pracuje nad pięknymi rzeczami, to później to piękno i te emocje, one w jakiś sposób będą później rzucą jakieś odbite światło na gracza. Także z Wiedźminem to się nam super udało, no ale dlatego, że mieliśmy też do czynienia z wyjątkowym materiałem źródłowym. Dziękuję za odpowiedź. Oczywiście nie miałem zamiaru w żaden sposób umniejszać i twierdzić, że to było proste, natomiast tylko zwracałem uwagę, że naprawdę A nie, nie. fajnie było to adaptować. No właśnie nie, to też ja przepraszam, jeżeli brzmiałem jak ktoś urażony. To nie było proste, ale też było super przyjemne i satysfakcjonujące. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czas nieubłaganie tutaj biegnie i nam się skończył. Myślę, że zostajemy z poczuciem lekkiego niedosytu, więc może jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby tę rozmowę kontynuować. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie, za pytania, za aktywny udział w tym spotkaniu. Bardzo jeszcze raz dziękuję Marcinowi, że odpowiedział na nasze zaproszenie, przybył, podzielił się wiedzą, doświadczeniem. Bardzo było miło Cię gościć. Może kiedyś uda się w murach uczelni spotkać i wtedy będzie pewnie jeszcze fajniej. I druga część w związku z tym nieubłaganie dobiega końca. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i dziękuję zapraszam ślicznie. Na. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję uczestnikom. Tak. Tak, bardzo też dziękuję. Tak, to jest ten moment na reakcję.